Hej, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak wszywać kieszenie do spodni. Takie najprostsze. Oczywiście w ten sposób można wszywać też do bluzy i tak dalej. Wycięłam 4 sztuki kieszonek i teraz tak, przykładam prawą stroną do prawej i przypinam szpilkami. Tak samo na pozostałych nogawkach, zachowując taką samą odległość od góry, na przykład 2 cm. I mam przypięte do wszystkich nogawek, do tej bocznej krawędzi te kieszonki. I teraz zszywam. No i tak ma wyglądać każda nogawka. Ma mieć przyszytą kieszonkę, także potem po wywinięciu, opa, nie będzie tego szwu widać na. Teraz dobieram nogawki w pary tu z przodem i będę zszywać je w całość. Przy czym, zobaczcie, tak wywijam kieszonki, tak? One są tu przyszyte. Hop, prostuję je. Też, żeby wszystko się stykało ze sobą prawymi stronami. Dopasowuję kieszonki do siebie. Opa, w ten sposób. Tutaj nogawki dopasowuję na długość. No i słuchajcie, zszywam od krawędzi, idąc przez całą kieszonkę, aż tutaj do samego dołu. Wygląda to w ten sposób po zszyciu. Hop! Będzie taka kieszonka do wsadzenia. O, będzie nogawka w ten sposób. Hopa! I da się tu wsadzać rękę. Widzicie? Już słuchajcie, kieszonki są wszyte. Dalej spodenki szyję normalnie. Zszywam nogawki i potem zszywam dwie nogawki ze sobą i doszywam pas. I są gotowe spodenki, tutaj są te kieszonki, które wszywałam, ale teraz, żeby się w trakcie noszenia nie wywijały tak nieładnie, można oczywiście tutaj przestębnować. Ja nie przepadam za tym, bo lubię, jak są takie ukryte, więc można albo tutaj delikatnie złapać takim malutkim szwem, albo od strony ściągacza, jeżeli kieszonka jest dostatecznie wysoko, to można tutaj delikatnie ją też przyszyć, tak szew do szwu, do ściągacza, żeby też nie wywijała się na zewnątrz. I tak prezentują się gotowe spodenki uszyte z tymi schowanymi w bokach kieszonkami. Hopa. A tutaj jest, zobaczcie, tutaj złapałam w tym miejscu, tak jak Wam wspominałam, delikatnie malutkim szwem, żeby kieszonka się nie wywijała, więc tego w ogóle nie widać w trakcie noszenia. O. Do miłego szycia. Pa!